Sponsorem programu jest Centrum i Hurtownia Ogrodnicza Torsit z Kotłowa pod Biesiekierzem. Spotykamy się dzisiaj, żeby przybliżyć Państwu, jakie rośliny dominują w naszej tradycji w okolicy świąt Bożego Narodzenia. Zaledwie 120 lat temu nie było w naszej tradycji choinek, one przyszły z Niemiec i zagnieździły się najpierw na dworach, później w kościołach, później u bogatych kmieci i w końcu trafiły pod strzechy i do mieszczuchów również. Co było przed tym? Przed tym były, proszę Państwa, wieszane u sufitu tak zwane podłaźniczki. Był to wieniec zrobiony z cetyny, a więc z gałązek świerku, jodełki, dekorowany jabłuszkami małymi rajskimi, dekorowany zasuszonymi kwiatami. Proszę Państwa, i to przez okres Bożego Narodzenia funkcjonowało w naszych izbach, szczególnie na wsi. Również elementem jakimś takim tradycyjnym było stawianie bogatego snopa ze zbóż w kącie izby. Miało to przynieść szczęście domowi i darzenie się, jeśli chodzi o plony, roku przyszłego. Dekorowanie naszych mieszkań i naszego obejścia, bo i przed domem również zakładamy światełka na choinkach, proszę Państwa, już jak gdyby tak troszeczkę się zmienia. Nie wiem, czy zauważyliście Państwo, bo tam, gdzie są dzieci, tam, gdzie są, powiedzmy sobie, wnuki, tam te choinki się ubiera. Jak został ktoś sam, czy dwoje starszych ludzi, to już choinki nie ubierają, a jeżeli to taką małą w doniczce, ewentualnie kupujący prysiki, do wazonu stawiają gałęzie, na przykład sosny, i też dekorują. W dalszym ciągu istnieje tradycja i kupujemy do domu naszego jemiołę. Ja nie muszę Państwu przypominać, że bezkarnie można całować wszystkie panie. Świerk raczej, ten zwyczajny, jest raczej wypierany. Dlaczego? Dlatego, że on bardzo szybko w warunkach domowych opada i później przez pół roku gdzieś tam z dywanów, z różnych zakamarków wyczesuje się odkurzaczem całą masę igieł. Za to bardzo często kupowana jest jodła. Ona nie dość, że pięknie pachnie, to i dość długo trzyma igły, a tych jodeł jest cała masa. Także musicie sami Państwo się zdecydować, z tym, że pamiętać o tym, jeżeli kupujecie w pojemniku, to nie trzymać do Matki Boskiej Gromnicznej, czyli do 2 lutego, tylko skończyły się święta Trzech Króli i uciekać z domu, żeby po prostu nam roślina nie wyschła, jeżeli chcemy tą roślinę pozyskać na nasz ogródek przydomowy czy na naszą działkę. Wspominałem, że jeżeli ktoś jest sam i nie potrzebuje okazałego drzewka, może skorzystać z tych miniatur pięknych, ślicznych, które można w domu po prostu nawet bez ubrania. One są na tyle strojne, że mogą być po prostu u nas jako akcent świąteczny. Proszę Państwa, czyż nie piękna jest ta roślina? No zobaczcie Państwo, przepiękna.
niezwykle ozdobnym krzewem w tym właśnie okresie, w okresie Adwentu i Bożego Narodzenia, jest ostrokrzew. Są tutaj dwie odmiany, co prawda one są już duże, ale gałązki z tego możemy zupełnie śmiało ciąć. Jest jedna odmiana pstra, zobaczcie Państwo, jak ma ładnie udekorowane listeczki. Jest po prostu ostrokrzew zielony. Piękne liście, zdobienia do różnego rodzaju wianuszków w domu i różnego rodzaju dekoracji. To, co Państwo widzą, te przyrzucenia, nie zgadniecie Państwo, co to jest. To jest po prostu zaatakowanie przez wirus. I ta choroba, która tutaj na tym jest, ona daje taki wspaniały efekt. Zresztą nie tylko na tej roślinie, są i inne rośliny, które mają te piękne przebarwienia. Stanęliśmy przy kolekcji różnego rodzaju świerków i wydawałoby się, że to jest raczej sosna, ale niestety to jest, proszę Państwa, świerk. Jaki on piękny. To jest jodła koreańska. Są różnego typu, no proszę popatrzeć, jaki piękny świerk, przebarwiony trochę, igły po prostu już przebarwiają. Ale jak mówiłem, pamiętacie Państwo, że co 2 lata rośliny iglaste gubią igły, żeby mogły narosnąć nowe. I to się właśnie w tej chwili dzieje. Zachęcam Was do szukania właśnie tych ciekawostek, tych takich zupełnie nowych rzeczy. Stwórzmy nową tradycję, nie tylko ten świerk, który za 2 dni nam obleci. Szanowni Państwo, miesiąc grudzień to jest takim miesiącem, w którym w zasadzie kończymy wszystkie najważniejsze prace na swoich działkach. Dlatego pozwólcie, że zaapeluję do Państwa o zabezpieczenie swoich działek przed aktami wandalizmu, włamań i po prostu bytności osób niepożądanych. Proszę, abyście Państwo wszyscy zabrali z działek wszystkie cenne przedmioty, które tam posiadacie, tak aby nie kusić te niepożądane osoby. Również proszę, abyście w ramach samosąsiedzkiej pomocy ustalili sobie sposób dozorowania działek podczas wizyty w ogrodzie. To nie powinno być tak, że przychodzę i patrzę tylko na swoją działkę. Idąc przez alejkę obserwuję, czy na wszystkich innych działkach jest mienie zabezpieczone, działka jest bezpieczna, nie było włamania. Proszę w związku z tym wymienić się telefonami, tak żeby można było szybko reagować. Proszę Państwa, zarząd ogrodu nie jest w stanie zapewnić 100% szczelności ogrodu, tak żeby Państwa mienie było bezpieczne. Potrzebna jest współpraca zarządu ogrodu i wszystkich Państwa, którzy użytkujecie te działki. Myślę, że gdy będziemy się wzajemnie wspomagać w tym zakresie, szkody, które ewentualnie mogą powstać na działkach w wyniku włamań, będą zminimalizowane do maksimum. Sponsorem programu jest Centrum i Hurtownia Ogrodnicza Torsit z Kotłowa pod Biesiekierzem.